Bezpieczeństwo w internecie. Cześć, tu Sal Khan z Khan Academy. A to Mark Risher, dyrektor zarządzania produktem w Androidzie w Google. Porozmawiamy o bezpieczeństwie urządzeń. Witaj, Mark. Zacznę od pytania, o co w tym chodzi? O zabezpieczenie naszych sprzętów mobilnych? Tak, właśnie o to. Mówimy, jak zadbać, by twoje urządzenie, komórka, tablet, każdy cyfrowy sprzęt miało zabezpieczenie przed niechcianym dostępem. Przed hakerami z innego kraju, ale też przed kimś z pokoju obok. W każdym przypadku chcemy zapewnić właściwy poziom ochrony. Uprzytomnijmy to widzom. Wszyscy wolimy, aby nikt nie grzebał w naszych telefonach, tabletach czy laptopach, ale dlaczego niezabezpieczanie urządzeń to błąd? W tych sprzętach jest coraz więcej informacji. Powierzamy im nie tylko dane, o które aplikacja prosi wprost. Aplikacja często wie, gdzie dokładnie się znajdujesz, co wpisujesz, czego szukałeś, z kim się komunikujesz. Wszystkie te informacje mogą być wykorzystane na ogół w przydatnym celu. Tu jestem optymistą. Ale chcemy mieć pewność, że ludzie rozumieją, co się dzieje i kto ma dostęp do informacji. Wtedy mogą podejmować odpowiednie decyzje, by zapewnić sobie właściwy poziom kontroli, nie rezygnując z zalet technologii. Staram się nie straszyć ludzi, ale mówię, co może się wydarzyć. Gdy informacje o waszej lokalizacji zostaną ujawnione, skala szkód jest szeroka. Od wstydu po poważne problemy w realu, jeśli ktoś się dowie, gdzie będziesz i kiedy. Ten ktoś może zestawić te informacje z innymi i na przykład wysłać ci fałszywą wiadomość, dokonać ataku phishingowego, może dojść do przestępstwa. Sporo tego. Niestety przestępcy są silnie zmotywowani, a widząc, że im się udaje, wciąż wymyślają coś nowego. Dlatego warto mieć odpowiednie zabezpieczenia, chronić wrażliwe dane w urządzeniach. Od razu coś przychodzi mi na myśl. W innych filmikach mówiliśmy o tym, jak ważna jest dwuetapowa weryfikacja. To mało prawdopodobne, by ktoś miał dostęp do twojego hasła i do twojego urządzenia. Ale jeśli ktoś zabierze ci urządzenie albo jakoś namierzy twoje ruchy, to może się pod ciebie skutecznie podszyć i dostać się w różne miejsca. Narobi ci wstydu albo dobierze się do twojego konta w banku. Tak, tego obawiam się najbardziej. Ktoś powie, nie robię niczego podejrzanego, czym mam się przejmować? Problem w tym, że atakujący chcą cię wykorzystać, by oszukać kogoś innego. To może być straszne. Jest takie oszustwo, kradzież w Londynie. Dostajesz wiadomość z adresu czy telefonu wujka, kuzyna lub babci. Zaatakowali mnie, proszę prześlij mi pieniądze. To wiadomość od oszusta, który włamał się na konto tej osoby i rozesłał prośbę do jej bliskich. Nawet jeśli się nie martwisz o swoje dane wrażliwe, to lepiej, żeby ktoś nie podszył się pod ciebie i nie popełnił takich czy jeszcze gorszych przestępstw. Mocne. Gdyby ktoś bliski wysłał mi teraz taki SMS, pomyślałbym, jak mu pomóc. Dobrze, że nas ostrzegasz. Potem obie strony mają poczucie winy. Straszna sytuacja, okropne nadużycie. Nie wiem, czy tego chciałeś, ale mnie przestraszyłeś. I dobrze. Jest nadzieja, możemy współpracować.